Nauczanie domowe. 20 grudnia. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 26 do 38. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Porównajmy dziś rolę aniołów i ludzi. Przyjrzyjmy się na przykładzie Gabriela i Maryi, tej misji, temu zadaniu, które zostaje tutaj jasno przekazane, opisane i przedstawione w Ewangelii. Widzimy, że Gabriel daje się posłać do Galilei. Wchodzi do domu Maryi, pozdrawia, zapowiada narodziny Jezusa, tłumaczy młodej dziewczynie, jak to będzie wyglądać, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Przekonuje ją, dając wskazówkę co do jej krewnej Elżbiety. I kiedy słowo zostało przyjęte, kiedy zadanie zostało wykonane, wtedy opuszcza to miejsce. I teraz patrząc na Maryję, na wzór człowieka, który został przez anioła poinformowany o tym Bożym zamiarze, Bożym działaniu, widzimy, że ten moment newralgiczny to przyjęcie z przekonaniem tego, o czym mówił anioł. Zatem przyjęcie i realizacja słowa zależy od człowieka. Anioł to słowo niesie, ale to słowo jest zrealizowane przez człowieka. Anioł może pokazać, to jest taki wzór, to jest taki model, to jest takie marzenie Boga, pragnienie, ale ty jako człowiek możesz to zrealizować. Bóg w niebie ma wszystko poukładane, wszystko jest piękne, harmonijne i to, co jest w niebie, Bóg chce przenieść na ziemię. Całą miłość Syna, całe dobro błogosławieństwa, całą moc miłości chce zakorzenić w rodzinie ludzkiej. I zauważmy, że Maryja przejmuje ten styl. W momencie, kiedy przyjęła słowo, zaczyna je realizować dokładnie w ślad anioła. Ona daje się posłać do krewnej swojej. Słyszymy potem, że ona z pośpiechem udaje się tam właśnie. Dalej wchodzi do jej domu i pozdrawia Elżbietę. I w momencie tego pozdrowienia, tej kalki zwiastowania, dzieje się coś cudownego. Zapowiadane są cudowne rzeczy związane zarówno z Maryją, jak i z Elżbietą, zarówno z Jezusem, jak i z Janem Chrzcicielem. I tłumaczone jest wszystko, co się stało, co się wydarza, jakie Boże działania są już widoczne i będą w przyszłości.
kończy się wszystko uwielbieniem. Spotkaniem, które dwie kobiety przekształcają w niesamowity hymn błogosławienia Boga. Kiedy jako ludzie będziemy od aniołów przyjmować słowo, słowo staje się ciałem i realizuje się to, czego Jezus nas nauczył, żeby jako w niebie, tak i na ziemi słowo przynosiło owoc. Ale będzie tak wtedy, kiedy odkryjemy swoją rolę jako ludzi, którym aniołowie słowo przynoszą, ale my je realizujemy.